Swój wykład chciałabym rozpocząć od przytoczenia maksymy, którą sformułował w dobie romantyzmu Goethe. Otóż jest on autorem następującej sentencji. Człowiek pokazuje swój charakter najwięcej poprzez to, co uważa za śmieszne. Sentencja ta dowodzi, iż Goethe był głęboko przekonany, iż można poznać osobowość człowieka, analizując to, co temu człowiekowi wydaje się być zabawne czy komiczne. To intuicyjne stwierdzenie Goethego po niespełna 200 latach zostało poddane empirycznej weryfikacji w serii naukowych badań z dziedziny psychologii. Autorem tych badań był profesor Willibald Ruch z Uniwersytetu w Düsseldorfie w Niemczech. Badania przeprowadzano w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Badania te dotyczyły temperamentalno-osobowościowych determinant czy wyznaczników odbioru komizmu przez dorosłych. Skąd wziął się pomysł tych badań? Otóż pan profesor Ruch, prowadząc wcześniej rozliczne studia nad odbiorem komizmu, zauważył, iż ludzie dorośli rozmaicie reagują na dowcipy zróżnicowane z uwagi na tematykę. Na przykład dowcip o charakterze seksualnym jednym po prostu się podoba, u innych budzi śmiech, ale jednocześnie uczucia niesmaku, oburzenia, zażenowania, a jeszcze innym wydaje się po prostu niestosownym, nie budząc w zasadzie żadnej śmieszności. Te różnice indywidualne, które on zauważył w reakcjach osób dorosłych na komizm, doprowadziły do postawienia szeregu pytań, na które w serii badań poszukiwał odpowiedzi. Pytania te są następujące. Pierwsze z nich dotyczy tego, jakie czynniki czy zmienne natury psychologicznej odpowiadają za różnice, które dostrzeżono w reakcjach na potencjalnie komiczny bodziec. Poszukiwania odpowiedzi miały jednocześnie zaspokoić ciekawość w kwestii pewnej sentencji. Tutaj znowu przytoczę mądrą myśl. Komizm jest zawsze wokół patrzącego. Sentencja ta oznacza, że nie można mówić o komizmie w takim sensie obiektywnym. Komiczne jest coś, co niejako człowiek przywołuje do życia, co staje się takim w oczach czy w interpretacji człowieka. Drugie z tych pytań dotyczyło tego, czego można dowiedzieć się o człowieku, analizując jego reakcje na różne typy komizmu. Chodziło o to, które z tych czynników są na tyle istotne, żeby móc wnosić istotną wiedzę, czy też być rzetelnym, trafnym predyktorem pewnych cech osobowości czy temperamentu ujawnianych przez ich posiadacza. Trzecie pytanie dotyczyło stopnia, w jakim można poznać wnętrze człowieka, przyglądając się preferowanym przez niego rodzajom komizmu. Było to pytanie o siłę związku czy korelacji między tymi cechami temperamentalno-osobowościowymi a oceną zabawności i awersyjności, bo takie wskaźniki pan profesor Ruch przyjął w swoich badaniach w odpowiedzi na bodziec komiczny. I wreszcie pytanie czwarte, od którego badania się rozpoczęły, albowiem tutaj odpowiedź była najistotniejsza, dotyczyło klasyfikacji czy kategoryzacji komizmu. Chodziło o ustalenie czynników, typów czy rodzajów komizmu, które są powszechne, które są uniwersalne, wspólne, na takim wymiarze nawet międzynarodowym czy międzykulturowym. Chodziło o to, że w dotychczasowych badaniach nad odbiorem komizmu badacze, teoretycy tworzyli rozmaite podziały, które uniemożliwiały porównywanie uzyskiwanych wyników. A zatem należało stworzyć taką klasyfikację, która możliwa byłaby do zastosowania w badaniach różnych narodowości. Jednocześnie miała to być klasyfikacja, która pozwoliłaby się ujawnić temu dużemu spektrum różnic indywidualnych. Czyli taka klasyfikacja, która potrafiłaby wydobyć te istniejące między ludźmi różnice, które, tak jak wspomniałam, pan profesor Ruch widział gołym okiem, czyli rejestrował w trakcie nawet spotkań towarzyskich. Pod pojęciem komizmu rozumie się
pewien określony, posiadający pewne ukształtowanie formalne zestaw cech czy właściwości przedmiotu. Teoretycy i badacze są zgodni, że taką najważniejszą właściwością jest coś, co określane jest powszechnie mianem niezgodności, niespójności, sprzeczności czy rozbieżności. Różnią się jedynie definicje tejże niespójności formułowane przez badaczy. Jedni kładą akcent na taki aspekt obiektywny, tak jakby lokowali tę niespójność w bodźcu. Czyli mówią o niespójności jako o pewnej cesze czy pewnym atrybucie przedmiotu. Definiowana z tego punktu widzenia niespójność jest rozumiana jako zestawienie niepowiązanych w danym kontekście, czy niewspółwystępujących w realnej rzeczywistości, można powiedzieć niekongruentnych, czyli niezgodnych cech, właściwości, elementów. To zestawienie może mieć charakter jednoczesny, jak w przypadku dowcipu rysunkowego, kiedy wszystkie informacje w jednej chwili mamy przed oczami, bądź też może mieć charakter jakby sekwencyjny w przypadku dowcipu słownego, kiedy komizm w swej istocie objawia się w puencie, czyli na końcu dowcipu. Jest też istotniejszy dla psychologa drugi sposób rozumienia niespójności, który lokuje ją właśnie w tym oku patrzącego. Czyli mówi o percepcji, dostrzeganiu pewnego rodzaju konfliktu między oczekiwaniami podmiotu, a tym, co pojawia się w jego percepcyjnym doświadczeniu. W tym momencie rodzi się pytanie, skąd takie oczekiwania się biorą. Tutaj psychologowie są zgodni, my te oczekiwania konstruujemy na bazie rozlicznych, wystarczająco częstych kontaktów z określonym obiektem i uwewnętrznionej reprezentacji, czyli przesuniętej jakby do umysłu reprezentacji tych kontaktów. Jeśli tych oczekiwań rzeczywistość nie potwierdza, mówi się, że one są niespełnione czy naruszone, wówczas może dojść do percepcji komizmu. Mówię może, albowiem niespójność jest warunkiem koniecznym, choć nie zawsze wystarczającym. Cóż tu widzimy? Widzimy małe dziecko w bardzo niekonwencjonalnej sytuacji kąpieli. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że niemowlę czy dziecko w wieku poniemowlęcym kąpiemy wkładając do wanny. Tutaj zostało one umieszczone w zlewie, zestawione razem z naczyniami. To znaczy nie mamy okazji w codziennym życiu dokonywać takich obserwacji, stąd taki bodziec może wzbudzić śmiech. To jest termin powszechnie używany, powiedziałabym nawet nadużywany. To też warto, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jakie aspekty wchodzą w skład rzeczonego poczucia humoru. Jest ono definiowane jako ogólna tendencja czy skłonność jednostki do angażowania się w sytuacje komiczne, czyli te, które zawierają niespójność. Dziś wiadomo, że poczucie humoru jest konstruktem wielowymiarowym, że obejmuje szereg aspektów. Z punktu widzenia pana profesora Rucha najważniejszym z tych aspektów jest odbiór komizmu. Odbiór komizmu jest procesem składających się z dwóch dużych stadiów. Pierwsze z nich nosi nazwę rozumienia komizmu, drugie doceniania komizmu. Stadium rozumienia dzieli się na dwa mniejsze podstadia. Pierwsze to jest dostrzeżenie, percepcja, zauważenie niespójności, czyli stwierdzenie, że coś nam się tu nie zgadza, a drugie to jest rozwiązanie czy wyjaśnienie niespójności, które na ogół polega na opracowaniu pewnej reguły poznawczej, która to reguła pozwala nam częściowo lub całkowicie wyjaśnić niespójność, czyli usunąć zaistniałą sprzeczność. Efektem obu tych operacji jest docenienie komizmu, które się przejawiać może na dwa sposoby. Pierwszy sposób, oczywisty, znany nam wszystkim z codziennych doświadczeń, to jest spontaniczna reakcja emocjonalna, czyli afektywna, tak zwana reakcja radości czy reakcja otwartej wesołości, która się manifestuje poprzez uśmiech-śmiech. Ten uśmiech-śmiech można mierzyć na określonych skalach, tak to robią badacze, następnie sędziowie kompetentnie oceniają zgodność tych ocen i tak dalej. Drugi możliwy i mierzalny aspekt doceniania komizmu to jest poznawcza ocena stopnia zabawności. W
formie, no właśnie, ocen w jakim stopniu zabawny wydaje Ci się dowcip. Czyli to jest pewien sąd ewaluatywny, który osoba badana formułuje bezpośrednio po kontakcie z tym potencjalnie komicznym bodźcem. Schemat, który Państwo widzą, prezentuje to w postaci, czy ilustruje to w postaci uśmiechniętych buzi, prawda, zdziwionej najpierw, ach, w momencie dostrzeżenia niespójności, aha, wgląd, wpadamy na pomysł, na jakiej zasadzie ta niespójność została skonstruowana i haha, czyli śmiech, jest efektem połączenia dwóch rzeczy, ponieważ źródłem naszego śmiechu jest taka satysfakcja czysto poznawcza, że udało nam się rozwiązać pewien problem, ale z całą pewnością również afektywny, zwłaszcza jeżeli bodziec komiczny zawiera treść, która uchodzi za społeczne tabu. Także mamy dwa istotne aspekty, z powodu których reagujemy w taki, a nie inny sposób. Może podam przykład dowcipu, który to przykład pozwoli pokazać wyraźnie, w jaki sposób przebiega ten proces. Ten schemat czy model, który prezentuję, dotyczy analizy dowcipów słownych. To też taki przykład chciałabym przytoczyć. Spotyka się dwóch kolegów. Co tam, Kaziu, u ciebie słychać? Już 2 dni ciebie nie było na rybach. A wiesz, ożeniłem się. Ładna? Zgrabna? Niespecjalnie. Bogata? A skąd tam? No to po jakiego czorta żeś się żenił? Robaki ma. Analizując ten dowcip, można zauważyć, że sytuacja zarysowana na wstępie, tak zwana ekspozycja, wprowadza nas w pewien określony kontekst. Skoro się ożenił, no to należy oczekiwać, iż jego wybranka cechuje się jakimiś szczególnymi walorami. No i walory tradycyjnie przychodzące do głowy to oczywiście uroda, wdzięk, ewentualnie posiadanie odpowiedniego majątku. Puenta pokazuje, że nasze wstępne oczekiwania były nieadekwatne, ponieważ inny był powód, dla którego ten związek został zawarty. Ale jednocześnie, analizując informacje zawarte w dowcipie, było wspomniane o tym, że panowie nie mieli okazji przez 2 dni spotkać się na rybach i uwzględniając wiedzę, którą my sami posiadamy na temat łowienia ryb, możemy tę niespójność wyjaśnić, czyli znaleźć jakiś element, który sprawia, że ten walor taki niekonwencjonalny i nietypowy, antywalor wydawałoby się, w oczach wędkarza może jednak uchodzić za czynnik istotny skłaniający ku ożenieniu się. Zdolność do tworzenia komizmu w różnych sytuacjach, zarówno spontanicznie, wtedy na przykład, kiedy jesteśmy na przyjęciu, kiedy jakaś sytuacja rodzi potrzebę zareagowania w sposób komiczny, kiedy potrafimy odpowiedzieć ciętą ripostą, ripostą humorystyczną na jakąś zjadliwą uwagę, jak również zdolność tworzenia komizmu w tak zwanych sytuacjach kierowanych. Chodzi tu o sytuacje, w których jesteśmy proszeni na przykład o to, żeby opowiedzieć dowcip, bądź w toku badań psychologicznych, bądź w takich sytuacjach naturalnych. Inny aspekt, kolejny aspekt poczucia humoru to jest aktywne poszukiwanie źródeł komizmu. To aktywne poszukiwanie źródeł komizmu wiąże się z uprzednim rozpoznaniem własnego stylu czy własnych preferencji humoru. Jeśli wiemy, co nas bawi, wiemy, co powinniśmy gromadzić wokół siebie, czym się otaczać, z czym kontakt na co dzień dostarczy nam odprężenia, rozrywki, satysfakcji. Kolejny aspekt uwzględniany w badaniach to jest pamięć zabawnych sytuacji czy zdarzeń. Jest to czas, przez który jesteśmy w stanie przechować w pamięci i wierność, z jaką potrafimy odtworzyć określone komiczne sytuacje. Tendencja do używania humoru jako środka radzenia sobie ze stresem, czyli zdolność do ratowania się humorem w sytuacjach trudnych, przerastających niejako nasze psychiczne siły. Bardzo ciekawe przykłady, myślę skrajne, ale warte przytoczenia, takiej zdolności człowieka do odwołania się do tego typu zasobów czy umiejętności, podaje w swojej książce Jak rozwijać poczucie humoru amerykański badacz Paul McGee. Badacz ten zajmował się głównie humorem dziecięcym i tutaj ma wielkie zasługi, ale
czymś takim jak konstrukt poczucia humoru i trening tej zdolności również. Opisując sytuację jak w Stanach Zjednoczonych po przejściu huraganu, to zdarza się często, człowiek, dorosły człowiek, który stracił wskutek tej wichury cały dom, dom dosłownie zmiotło z powierzchni ziemi, był w stanie na ogrodzeniu, które pozostało po tej wichurze, powiesić kartkę z napisem „Przeminęło z wiatrem”. Inna sytuacja opisana również po przejściu tego samego huraganu, dotycząca oczywiście innej osoby, samochód stojący pod drzewem, które spadło w trakcie wiatru, doznał nieodwracalnych szkód, został po prostu zmiażdżony. I znowu człowieka, który posiadał wykształcone poczucie humoru i mógł się do niego odwołać w tej sytuacji trudnej, stać było na to, żeby na tym samochodzie umieścić kartkę z napisem „Samochód, myślnik, kompakt”. Kolejny aspekt poczucia humoru to jest ogólne nastawienie, czy postawa wobec humoru, która oddaje to, co my sami sądzimy, myślimy na jego temat. Czy aprobujemy, akceptujemy humor jako taki, czy uważamy, że pełni znaczące, istotne role czy funkcje w życiu człowieka, czy też podchodzimy do tego sceptycznie, wydaje on nam się być nic nieznaczącym dodatkiem niejako do osobowości. Następny aspekt to jest pozytywny nastrój czy wesołość w znaczeniu stanu i cechy temperamentu. Tutaj chodzi o pewne różnice, które zaobserwowano u ludzi dotyczące tego, ile im trzeba po to, żeby zaczęli się śmiać. Mamy ludzi, którym przysłowiowo wystarczy, prawda, pokiwać palcem, a oni już wybuchają śmiechem. Wreszcie inni muszą na przykład przebywać w wystarczająco rozbawionym towarzystwie przez czas dłuższy, żeby w ogóle móc docenić śmieszność jakiegokolwiek komicznego bodźca. Kolejny aspekt to jest zdolność wykorzystywania komizmu do celów społecznych. Chodzi tu o świadome używanie czy stosowanie komizmu w celu nawiązania czy podtrzymania kontaktu z innymi, w celu wzbudzenia zaufania czy wzbudzenia sympatii do siebie, w celu udrożnienia komunikacji, czy na przykład w celu załagodzenia konfliktów. To jest zdolność bardzo istotna i wydaje mi się, że w zaniku, to znaczy niewiele osób posiada takie umiejętności. I wreszcie ostatni, preferencje określonych typów czy stylów humoru. My się różnimy z uwagi na to, na przykład, czy odpowiada nam komizm seksualny, a może czarny humor, a może komizm stricte poznawczy, intelektualny, który nie zawiera tych elementów tendencyjnych, poniżających czy wrogoagresywnych. Jako przykład czarnego humoru mogę przytoczyć dowcip opowiadany przez pana profesora Kołakowskiego, który wygłaszał swojego czasu taki cykl mini wykładu o maxi sprawach i był wykład o śmiechu. Rodzina żydowska, Żydówka leży na łożu śmierci, zatroskany mąż czuwa przy umierającej żonie, żona zwraca się do niego z prośbą, mówi: „Słuchaj, Izaak, ja teraz umieram, ja wiem, że ty nie cierpisz mojej matki, ale ja ciebie proszę, jak będzie pogrzeb, to ty idź z nią obok niej, ręka w rękę, jakbyście byli w najlepszej zgodzie”. Na co Izaak: „Wiadomo, nie wypada nie spełnić ostatniej woli umierającej”, zwraca się do żony, mówi: „Słuchaj, Salcie, jak ty mnie prosisz, to wiedz, że ja tak zrobię, ale ja chcę, żebyś ty wiedziała, że z tego pogrzebu to ja żadnej przyjemności mieć nie będę”. W swoich badaniach profesor Ruch ograniczył się do pomiaru odbioru komizmu, przy czym nie badał rozumienia, a jedynie docenienie. Interesowała go tylko ocena stopnia zabawności i awersyjności dowcipów rysunkowych i słownych, bo takie prezentował. Przez awersyjny on rozumiał każdy bodziec, który budzi reakcję niechęci, niesmaku, złości, gniewu, oburzenia, który wydaje się być nudny, nieatrakcyjny, jak również rodzi takie odczucie głupoty, oczywiście w cudzysłowie, prawda? Czyli czegoś, co nie pełni żadnej funkcji, niczemu nie służy. Jakie rodzaje komizmu pan profesor Ruch wyróżnił? Otóż, stosując pewne wyrafinowane metody statystyczne, stwierdził, że te powszechne, uniwersalne,
takie, które pozwalają na te porównania między narodami, kulturami, czynniki, są trzy. Dwa spośród nich dotyczą struktury i to jest komizm pozwalający się rozwiązać, wyjaśnić zgodnie ze schematem, który pokazywałam, oraz komizm nonsensu. Za chwilę powiem o różnicach między nimi. I trzeci czynnik to jest komizm seksualny, jedyny czynnik treściowy, czyli dotyczący tematyki. Seksualny oznacza oczywiście odnoszący się do funkcjonowania narządów płciowych i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Jeśli chodzi o rozwiązywalną niespójność, to jest przykład wzięty z książki Bystronia Komizm. Książka jest stara, to znaczy pochodzi z lat 30. XX wieku, ale aktualna. Mamy bardzo zajmującą osobę, czyli bardzo zajmująca, w sensie ciekawa, tutaj zajmująca wiele miejsca. Mamy dobrze ułożoną panienkę, metaforycznie rozumiemy dobrze wychowana, prawda? Tutaj rzeczywiście ułożyła się korzystnie na plaży, tak żeby być dobrze oświetlona, opalić się. Zabójczego młodzieńca kojarzymy zabójczo przystojny, tutaj z bronią w ręku. Kierowca poniósł śmierć, pokazane dosłownie, można rozumieć również niedosłownie, w sensie zginął. Uderzająca piękność, śliczna kobieta, tutaj uderzająca kogoś wałkiem po głowie. Ciało nauczycielskie, w sensie grono pedagogiczne, znowu niedosłownie, bądź wyeksponowane physis nauczyciela. Przykład dowcipu słownego o strukturze rozwiązywalnej niespójności. Do wędkarza łowiącego ryby podchodzi przechodzień i pyta: i co, biorą? Jeszcze jak? Zdrzemnąłem się na chwilę i zabrali mi plecak. I znowu można wyjaśnić całość tej sytuacji, tłumacząc sobie, że zwrot biorą jest wieloznaczny, prawda? Czyli można nadać różne znaczenia. Biorą ryby, tudzież biorą kradną. Jeśli chodzi o dowcip o strukturze nonsensownej, przykład dowcipu słownego z tej kategorii. Wpada koń do baru, podbiega do kontuaru. Małe jasne, proszę. Barman nalał, koń wziął, wypił, zapłacił, podziękował i wyszedł. Podchmielony facet na stołku przy kontuarze nachyla się do barmana i mówi: dziwne, nie? Na co barman: dziwne, zawsze brał duże jasne. Przykład dowcipu o strukturze nonsensu rysunkowego. Mamy dwóch panów, z których pierwszy prowadzi na spacerek pieska, a drugi coś, prawda, też trzyma na smyczy. Nie wiadomo, czym to coś jest. Jeśli chodzi o różnicę między komizmem nonsensownym i komizmem o strukturze rozwiązywalnej niespójności, to można wyróżnić pięć takich podstawowych różnic. Pierwsza z nich dotyczy liczby niespójności. W komizmie o strukturze rozwiązywalnej niespójności jest to zwykle pojedyncza niespójność. Czasem więcej, ale zdarza się to rzadko. Natomiast w komizmie o strukturze nonsensu, przykład z koniem, który wpada do baru, tych niespójności jest zdecydowanie więcej. Druga różnica dotyczy stopnia niespójności. W przypadku komizmu o strukturze rozwiązywalnej niespójności ten stopień jest mniejszy, to znaczy komizm wydaje się być bardziej prawdopodobny, bardziej realny. On dotyczy sytuacji, które de facto mogłyby zaistnieć w codziennym życiu. Natomiast w przypadku komizmu nonsensu mamy do czynienia z zabawnością, która godzi w poczucie zdrowego rozsądku, która wydaje się być totalnie absurdalna, jakby skrajnie niedorzeczna. I mamy takie wrażenie odrealnienia, pewnej osobliwości, niemożności wtłoczenia tego w jakiekolwiek ramy konwencji. Trzecia różnica dotyczy stopnia przewidywalności puenty. Zasadniczo jest tak, że żaden bodziec komiczny nie powinien zawierać puenty, która da się przewidzieć. Niemniej jednak teoretycznie mamy większe możliwości przewidzenia tego, co pojawi się na końcu dowcipu w przypadku komizmu o strukturze rozwiązywalnej niespójności. Dlatego, że on zwykle operuje pewną tematyką stereotypową, standardową, wprowadza takich bohaterów, które krążą w dowcipach seryjnie powtarzanych. To mogą być reprezentanci jakichś grup etnicznych, na przykład Murzyni.
To mogą być przedstawiciele określonych profesji, na przykład ksiądz, policjant, nauczyciel, czy osoby funkcjonujące w określonych rolach społecznych, na przykład mąż, żona, teściowa, zięć. Natomiast w przypadku komizmu nonsensu, z uwagi na to, że kolejne pojawiające się w dowcipach elementy nawzajem do siebie nie przystają, my absolutnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć finału. On zawsze niejako poraża swoją osobliwością, oryginalnością. Możliwości rozwiązania niespójności, zasadniczo jest to różnica najważniejsza. W komizmie o strukturze rozwiązywalnej, prawda, można wyjaśnić, czyli stworzyć pewną regułę, opracować pewną regułę, która tłumaczy. Natomiast w przypadku dowcipu nonsensownego albo nie jesteśmy w stanie wygenerować żadnego wyjaśnienia, albo jesteśmy w stanie wygenerować wyjaśnienie częściowe, niepełne, niekompletne, albo też jesteśmy w stanie wygenerować jakieś wyjaśnienie, które to wyjaśnienie jednak rodzi automatycznie nową, kolejną niespójność. Efekt jest taki, że reakcja odbiorcy w przypadku kontaktu z dwoma rodzajami komizmu jest zróżnicowana. Tam, gdzie jest rozwiązywalna niespójność, mamy poczucie przezwyciężenia problemu i to doznanie satysfakcji intelektualnej, płynące ze zmierzenia się, skutecznego zmierzenia się czy stawienia czołu określonemu zadaniu. Natomiast w przypadku komizmu nonsensu pozostaje takie poczucie tajemnicy, osobliwości, zagadki, czegoś, co nie jest do końca jasne.